zabłąka się jedna z nich, czy nie zostanie 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała. A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Oto słowo Pańskie. Niech będzie dla nas nieustannym wezwaniem do tego, aby
abyśmy w naszej codzienności, w pięknie Słowa Bożego i w pięknie muzyki, rozpoznawali oblicze Boga, który do nas przychodzi, tego, który jest najlepszym pasterzem. Zanieśmy teraz pewne pewności prośby do Boga, który jest dobrym pasterzem. Niech Jego światłość będzie naszą mocą i nadzieją. Módlmy się za mocą Kościoła katolickiego, o świętości liturgii i muzyki kościelnej. Oraz o łaskę Ojca Świętego. Ciebie prosimy. W świętym czasie Adwentu módlmy się za osoby oczekujące dziecka, szczególnie za Agatę i Piotra oraz Tatianę i Marka, aby Bóg obdarzył ich mądrością rodzicielską, a owoce ich miłości najlepszym zdrowiem. Ciebie prosimy. Módlmy się także o zdrowie i opiekę Bożą dla dziecka Witka. Ciebie prosimy. Módlmy się za profesorów i studentów Katedry Muzyki Kościelnej, aby Pan umacniał ich talenty i obdarzał potrzebnymi łaskami. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z rodziny Tatiany, szczególnie za Larisę, Karola i Stanisława, aby dobry Bóg obdarzył ich wieczną radością. Ciebie prosimy. Się za rodzinę i przyjaciół dyplomantki, aby stale wzrastali w swojej wierze i życiowych powołaniach. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, uczestników tej liturgii, abyśmy za jej przyczyną jak najdoskonalej przygotowali się do przyjścia Pana. Ciebie prosimy. Panie Boże, Ty wiesz, co kryje się w naszych sercach. Wysłuchaj prośby, które Ci przedstawiamy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Thank you.
Utylicie się na drogę i waszą ofiarę przyjął Ojciec przed pomoc. Pana szczęścia ofiarę za moją pomoc. Cześć Pan z tej imienia, a dalszy na pożegnanie nasz za całe życie. Wszechmogący Boże, daj się przebłagać naszymi pokornymi modlitwami i ofiarami. A ponieważ brak nam zasług, które mogłyby za nami orędować, spójrz nad swoją łaską przez Chrystusa Pana naszego. Moje ciało, które za was będzie wydane.
za nas i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Wszelka szczęść.
czytałem modlitwę po komunii, to szczególnie poruszyły mnie te słowa posilenie pokarmem duchowym. Tym pokarmem duchowym jest Eucharystia, pokarmem duchowym jest Słowo Boże, ale dzisiaj szczególnie dla nas pokarmem duchowym jest piękno muzyki kościelnej. Ubi Caritas. Tatiano, bardzo Ci dziękujemy i gratulujemy. I gratulujemy także Twoim profesorom. Wszystkim dziękuję za wspólną modlitwę, wspólny zachwyt nad pięknem Boga, którego odblaskiem jest piękno muzyki. Niech nam Pan błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi.